Witam wszystkich, którzy będą oglądali ten film. Chciałem Wam zaprezentować mój nowy samochód Subaru Forester. No i właśnie to jest nagrywane w piątek 17 października chyba. No także tak wygląda sprawa. Bardzo ciekawa jest akcja, że samochód nie ma ramek wokół szyby, jak widzicie. Także drzwi się otwierają bez ramek i potem pozostaje tylko sama szyba, szkło. Dużo wygodniej wsiadać do takiego samochodu, kiedy szyba jest spuszczona na dół. Teraz może usiądę. To wygląda w środku. Radio. Jak widać, oczywiście klimatyzacja. No to jest największy plus tego samochodu, że ma klimatyzację. A teraz wam pokażę silnik. Silnik, muszę przyznać, że jest dla mnie ciekawostką. To jest 2,5 litra benzyna Boxer. Czyli tłoki są umieszczone poziomo. Także ma dwa cylindry po jednej stronie i dwa po drugiej stronie. To, że tłoki są umieszczone poziomo, powoduje, że silnik można położyć bliżej ziemi, czyli środek ciężkości jest dużo niżej i przez to na przykład, że samochód jest w sumie półterenowy, ma bardzo wysoki prześwit, przez to, że środek ciężkości jest dużo niżej, fantastycznie trzyma się w zakrętach. No i ma napęd na wszystkie cztery koła. Ciągły, stały napęd na cztery koła. Ciekawostką jest fakt, że nie ma linki gazu. Także generalnie rzecz biorąc, pedał gazu z przepustnicą jest połączony za pomocą kabli. Przepustnica jest elektryczna, czyli samochód zawsze dostaje dawkę paliwa taką, jaką powinien mieć, w zależności od odpowiedniego otworzenia przepustniczy. Czyli na przykład z drugą stronę, jeżeli wduszę gaz na pełen do dechy, a się okazuje, że przy takich obrotach nie powinienem tego robić, to automatycznie silnik nie dawkuje tyle paliwa, czyli po prostu zużycie paliwa jest bardzo bardzo adekwatne do tego, jak komputer steruje tym. Czyli po prostu przy 2,5 litrach, przy stałym napędzie na 4 koła, to jest stosunkowo duży samochód, przy dużych oponach, 16-calowe FLG i opony 215, on mi spala 9 litrów. Ale to głównie dlatego, że właśnie jest to maksymalne wykorzystanie otworu przepustnicy. No a teraz wam pokażę bagażnik. Bagażnik super. Ten samochód jest w ogóle super, on jest taki trochę... On wygląda jak kombi, ale tak de facto to nie jest kombi, bo on ma na przykład taki sam prześwit jak BMW X5. No a BMW X5 to jest w sumie terenowy samochód. Czyli rewelacyjna sprawa, bo kiedy wyjeżdżam sobie gdzieś za miasto, spokojnie można złożyć tylne siedzenia, można nawet w nim spać, a jednocześnie można nim jeździć jak zupełnie osobowym samochodem. No i fajne jest to też, że kiedy się wyjeżdża poza miasto, spokojnie można zjechać z drogi i wiadomo, że on sobie da radę w terenie. Już nawet nie wspominając o akcjach typu, że jest, wiesz, tam ślisko czy coś, no bo stały napęd na cztery koła. No, także muszę przyznać, że to jest interesujące, bo nie dość, że to nie jest, to jest w sumie samochód nowy, który kupiłem prosto od dealera, jako demonstracyjny, taki model nie istnieje, on ma tam kilka takich rzeczy, w których w tym podstawowym modelu nie ma, na przykład jak skórzana kierownica i takie tam różne bajery, aluminiowe felgi i tak dalej, także to jest taki model specjalnie, tak powiem, wybrany. Co jeszcze? No dużo miejsca z tyłu, rewelacyjnie jest z tyłu, fantastycznie, nie? Że można sobie, po prostu nawet jeśli odsunę fotel tak daleko jak chcę, miejsca kierowcy z tyłu ciągle jest wystarczająco dużo miejsca, abym mógł sam usiąść za sobą, czyli po prostu jeżeli siedzę jako kierowca i sobie odsunę fotel tak jak chcę, spokojnie mogę usiąść z tyłu i to mi w ogóle nie przeszkadza, no to jest rewelacyjne. A to jak widać deska rozdzielcza, czekajcie, teraz spróbujemy odpalić. Przekręcamy, fantastycznie. Trzeba ustawić kierownicę, bo jest trochę krzywo. No właśnie, jest teraz prosto. No, tak jak widać, samochód ma przejechane w tej chwili 7000. Kiedy go kupiłem, miał przejechane 6 z groszami. No, ale muszę przyznać, że dealer... O, motorek ładnie, 2,5 litra ładnie chodzi. Muszę przyznać, że dealer zrobił na mnie... Znaczy, zrobił mi tam duży upust na nim, nie? Także... Dlatego. Jak słychać, radio gra dobrze. A może będziemy przez chwilę mnie prawdopodobnie widać w lusterku. No proszę.
Jak widać, jestem zadowolony z nowego nabytku. No, kochani rodzice, tak to wygląda z tyłu. Przydaje, że wam by się ten samochód idealnie przydał do wyjazdów. No, pozdrawiam. Idealnie by wam się przydał do wyjazdów do lasu na weekendy, a jednocześnie jest super, bo można nim jeździć jeszcze rzeczywiście w mieście. Okej. It's all good. Wszystko w porządku. Pozdrawiam. Trzymajcie się, kochani rodzice. Cześć.